15 sierpnia to ważna data w historii Polski, rocznica Bitwy Warszawskiej, która myślę odmieniła losy nie tylko Polski, ale i Europy. Nawała bolszewicka została wtedy powstrzymana przez przecież ledwie co ukształtowaną armię Wojska Polskiego przed 2 laty. Więc armia nie była w jakiś sposób mocna, ale na tyle skutecznie i zdeterminowanie walczyła, że była w stanie odeprzeć bolszewików. Musimy pamiętać o tej rocznicy, tym bardziej, że w tej chwili jest to święto Wojska Polskiego. Biorąc pod uwagę te 2 rocznice, rocznicę właśnie Bitwy Warszawskiej, ale i to święto Wojska Polskiego przed pomnikiem Piłsudskiego, mieszkańcy Konina spotykają się 15 sierpnia i składają hołd marszałkowi, dziękują Wojsku Polskiemu i pamiętają o Bitwie Warszawskiej. Obchody Święta Wojska Polskiego, 102. rocznica Bitwy Warszawskiej to święta radosne, bo przecież dzisiaj możemy się cieszyć wspólnie i ta wspólnota właśnie tu w Koninie, ulica Wojska Polskiego, Piłsudskiego, pięknie udekorowana flagami, plac cały przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego, możemy u jego stóp pokłonić się i złożyć stosowne znicze i wieńce. Wyrazem szacunku do tych, co walczyli, do tych, co polegli i za ich odwagę, za silną armię, którą dzisiaj mamy, za to bezpieczeństwo, bo dzięki temu mamy bezpieczeństwo militarne w naszym kraju i możemy cieszyć się tą wolnością. Obowiązkiem każdego Polaka jest dzisiaj się zatrzymać i uczcić to święto. To święto Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą. I tak samo pokłonić się przed marszałkiem Piłsudskim, oddać mu cześć i hołd.